Styliska paznokci Fauces. Jak to się mówiło? Fauces? Versus? Dobra. Siódej na życi. Zaczynamy. Pracując za granicą zawsze wrzucam rękawiczki po kartce i klęce. Tymczasem moja menadżerka... Nie wrzucaj zużytych rękawiczek. Co ty robisz? Od dzisiaj... Co z nimi się robi? Na drugą stronę do następnej klientki. To po co się je używa? Jocie kręca, dobre to było, nie? To mi tylko przypomina pewną historię, ale pewnie już gdzieś kiedyś w jakimś odcinku usłyszałam, ale jedna z... To jest bardzo... Story time. Bardzo podobny, chociaż gorszy przykład. Ale dobra, jedna z klientek mi opowiadała, że... ktoś tam jej opowiadał, że... Była ta osoba u ginekologa i poszła tylko na chwilę do łazienki, bo coś tam... No wiadomo, do łazienki, a tam w łazience u ginekologa... sznurek i wiszące na nim rękawiczki. Rozumiecie, nie? Ginekolog. Say no more. Kiedy zrobiłaś 5 klientek bez przerwy? Nie, nie, to tak nie jest. Znaczy, okej, ja robiłam 8, 9 z przerwami na siku, ale to nie było, faktycznie przerwy nie było na jedzenie ani na nic, ale aż tak nie. Aż tak nie, ale bywało, że miałam takie klientki, które wiedziałam, że mnie tak wyssają z energii, że je zawsze na koniec sobie zapisywałam. I jak tylko wyszły z salonu, to już nawet nie sprzątałam, tylko zamykałam szybko na kluczyk do góry, bo mieszkałam w tej samej kamienicy, gdzie miałam salon i musiałam sobie zrobić drinka. Wszystkie błędy, jakie popełniłam, robiąc profesjonalne paznokcie. Nie wiedziałam, co to jest peeling skórek. Uważałam, że primer zastąpi dehydrator. Myślałam, że paznokcie można wzmocnić z lakierem. O, nie! Lakier jest ultra mięciutki. Taki hybrydowy. Chodzi o pewnie lakier hybrydowy. Ja już próbowałam wzmocnić lakierem hybrydowym. Tego tutaj tipsa i się po prostu wygina jak taka rurka. No nie, nie da się. Chociaż chyba, że to jest lakier, który jest jednocześnie i bazą i topem. Są lakiery hybrydowe, które są od razu mają w sobie bazę i top. I jest to lakier. I są trochę transparentne, ale one służą do budowy, więc jak je nimi nadbudujemy, to jest fajny, twardy. I wtedy jest szansa na takim lakierem nadbudować paznokieć, wzmocnić, ale takimi tradycyjnymi nie. czekajcie, bo tak, muszę się skupić. Tam jest napisane coś, to potem za szybko mi znika, ja sobie muszę zapauzować. Tego ładnego pazurka wykorzystam do przetestowania trendu French manicure robionego na stempelku. O, też to testowałam. Jest trochę krótki ten paznokieć i potem jest cały, wiecie, opuszka jest cała z lakieru. No, ale może się to da bez ubrudzenia opuszki zrobić. Dobra, zobaczmy. I w tym momencie dotyka opuszka lakieru. Takie se. Bardziej pod kątem to by był bardziej uśmiechnięty, ale też jakieś super równo to nie poszło. No, wiecie co, stempelek maluję białym lakierem, a następnie odciskam na nim paznokcie. Tak, to trzeba też potrenować, to nie jest takie super łatwe. To, że komuś to super tak piękny, równy wręcz wychodzi, to nie znaczy, że tobie też za pierwszym razem tak wyjdzie. To wszystko trzeba wytrenować. A ja tam wolę sobie ten wręcz namalować, bo jest mi szybciej. Zanim pomalujesz ten stempel, zanim to odciśniesz, potem te skórki trzeba dookoła myć. Dla mnie poważnie szybciej jest namalować. Więc niech każdy robi, jak mu się tam podoba, tego fręcza maluje, ale niech też nie narzuca innym, jak mają robić fręcza. Też mam wrażenie, że wszyscy myślą, że styliska paznokci to śpi na pieniądzach. Dla nich to proste, no tak. 7 klientek w ciągu dnia, razy 100 zł, razy 21 nieroboczych, to 15 tysięcy. Dwie takie pracownice i co? Myślisz, że można spać na pieniądzach? Zaobserwuj mój profil, a pokażę ci wszystko od podstawki. Jest to możliwe, tylko trzeba dobrze swój biznes poprowadzić. I wiecie, no... To nie jest tak, że to jest od razu zysk, tak? To są koszty i tego typu sprawy. Zastanawiam się, czy to jest po prostu są jakieś szkolenia paznokciowe czy coś. Klientka tak naprawdę widzi tylko czubeczek góry lodowej, która jest ogromna pod spodem oceanu. Fingernail Swift. Fuj. 1,9 miliona. Ja, przepraszam, a ja nie rozumiem tego wyrazu artystycznego, tego stylisty. Kiedy klientka wychodzi, zaczynasz przerwę, żeby zjeść.
Dzień dobry, przyszłam 15 minut wcześniej i ona patrzy, jak jesz. Ile razy tak było? Ile razy tak było? Klientki po pół godziny wcześniej czasami przychodzą, ty sobie, wiesz, wszystko masz jak w zegarku. Tu, 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 tu. Teraz mogę zjeść, teraz siku, teraz coś. Ten, a tu ci klientka przyjdzie za wcześnie. Dobrze, że przychodzą wcześniej, ale tak, nie wiem, 5 minut. Wiecie, tak też bez przesady. Jak nie masz coś, co ze sobą zrobić przez te 15 minut, to se siądź albo stań przy salonie i se pocykaj w telefonie albo coś, nie wiem, poczytaj książkę. Jest, wiecie, jedną klientkę kończysz, a ta druga już i siedzi i patrzy na was. I tak czasami niektóre klientki czują presję, że tak ten klient czeka. No pal licho, że przyszedł za wcześnie, no ale jednak czeka. Ulubione rodzaje klientów. Pani taka szczupluteńka, to ja pani proszę, zrobiłam szarlotkę, a na paznokciach to ja poproszę nagietki, bo pani tak pięknie kwiatki maluje. No. No to ja chcę czarne z błyskawicą i 8 gwiazdek. Krótkie do opuszka, czarne z logiem Black Sabbath, żeby mi do dziary pasowało, nie? To tak, cyrkonie, myszka Miki, na jednym mała syrenka, na kciuku Simba, może być też logo Disneya i resztę nie. Fajne! Też miałam takie klientki. Tylko z tą ostatnią, co tak nie sypały takim banknotami, chciały fajne takie odjechane wzorki, no ale ja wtedy byłam bardzo nie miałam asertywności w sobie i w ogóle, wiecie, nie wykalsowałam je też więcej za te wzorki, ja siedziałam po 3 godziny czasem. Ale to jest mój błąd, no ja... Trudno, ale serio, fajny TikTok. Mega mi się podobał. Chcesz otworzyć swój salon stylizacji paznokci? Zobacz, co musisz uwzględnić na starcie. Kaucja, remont, sanepid, architekt, meble, sprzęt, autoklaw, sterylizacja, utylizacja odpadów, produkty, kosmetyki, oświetlenie, witryna, szyld, materiały reklamowe, telefon, internet, kasa fiskalna, czynsz, ZUS, księgowość, terminal, szkolenie, muzyka, fartuszki, kwiatuszki i reszta. I zaobserwuj reszta. Mój profil i sprawdź, na co się przygotować, zanim runie coś, co jeszcze bardzo nie powstało. Bardzo fajne. To jest fakt. To jest taki TikTok, reklama, szkoleń, ale fajna, bo też edukuje, tak? Jak wielu rzeczach trzeba pomyśleć, otwierając swój własny salon. Bardzo fajne. A ludzie dalej myślą, że żel w salonie za 70 zł to dalej dużo. Dokładnie. Ale co to za komentarz? Nie przesadzaj, kobieto. Połowa z tego może nas ominąć, podnajmując stanowisko. Pozostanie jedynie na podstawowe przedmioty, bo reszta może być dostępna. Ale przecież laska powiedziała, otwierając swój salon! Czy czytasz ze zrozumieniem? Chcesz otworzyć salon stylizacji paznokci? Ludzie, czytajcie ze zrozumieniem. Gosia, ogarnij się, kobieto. Co to za komentarz? To ty nie przesadzaj. Zbulwersowałaś mnie. To jakby było napisane, powiedziane, że chcesz zacząć pracować w stylizacji paznokci. Ale to jest otwierając swój salon! Ludzie, demotywator? To nie jest demotywator, to jest... Co wy to za komentarze tam ludzie piszecie? I to jeszcze instruktor! Instruktor stylizacji paznokci! Jaki demotywator? Przygotywator! Kolejna, no, modliszka! No, typowa modliszka! Każdy walczy z nową konkurencją, widzę na swój sposób. W komentarzach to dopiero kwiatki! Ja nie wierzę, że ludzie tacy... Że ludzie takie komentarze piszą, dawaj dalej. O, fajny komentarz, w końcu realny i prawdziwy TikTok, a nie te kolejne bacie wymówiące, jak to prowadzenie działalności jest proste i niewymagające. Później tak, jak masz wszystko ogarnięte. Później jest spoko, jeżeli masz system, który działa i się tego trzymasz. Początki, wiadomo, w każdej branży mogą być mniej albo bardziej trudne, ale tutaj te komentarze to są kwiatki, nie? Jak nie wszystko jest potrzebne? Jeszcze Margaret. Co wy tam w tych komentarzach? To osobny odcinek powinien być na to. Nie wszystko jest potrzebne. Dobra, kwiatuszki nie były potrzebne. Na końcu. Jak widać, niektóre TikToki podnoszą ciśnienie, a inne ładnie uspokajają i relaksują. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.